Diament 1. Mój VIP jest rank 1? Tak, no. Ale skąd mi się to kojarzyło? Ariel Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj jest z nami Tuni. Cześć. No i dzisiaj tak jak podobnie na kanale Tuniego jakiś czas temu zgadywaliśmy sobie rangi widzów na podstawie 30-40 sekundowych fragmentów. Tak też zrobimy dzisiaj. Zobaczymy jak nam pójdzie, czy tym razem będzie inny wynik tego starcia. A tutaj nie będę spoilerował jak się skończyło poprzednie, bo może ktoś z was nie widział. Link dam pewnie w opisie. Tak jest, ale dzisiaj rewanżyk będzie. No rewanżyk dzisiaj wjeżdża. Generalnie przygotowaliśmy sobie po 5 klipów. Tuni ze swojego Discorda brał, ja ze swojego od widzów. Generalnie nie sugerujemy się autami, bo jest taki plugin w Rockecie jak zmienianie po prostu przedmiotów na powtórkach i też wiem, że Tuni trochę tego postosował, ja tego postosowałem i zobaczymy jak to wyjdzie. Możecie zgadywać się razem z nami. A i jeszcze dobra, jak się zdobywa punkty, bo to jest w sumie dosyć istotne. Otóż jeżeli traficie w punkt, na przykład replay będzie z rangi złoto 2, wy obstawicie złoto 2, to dostajecie 0 punktów na zasadzie tych punktów z minigolfa. Im mniej punktów na koniec, tym lepiej. Ja nie będę już przedłużał, bo to chyba seria każdy ogarnia. No i co? Kto zaczyna? Nie no, chyba jak ja jestem gościem, to ja muszę zacząć, jakże inaczej. Czyli najpierw oglądamy klip, co ja ci przygotowałem. Dobra, pierwsza powtórka. Zobaczymy, jak to Tuni oceni. Pierwsza powtórka i w ogóle widzę, że tutaj taki preset jak mój. Czy to jest jakiś... Preset jak twój? Utrudnienie, czy to jest... Prosty. Jakaś zmyłka? A co to nie. Może być? Dobra, ja powiem tylko tyle, że o niczym nie wiem. Oglądamy, skupiamy się na replayu. Na razie widzę, że bardzo słabo jest gra w powietrzu, więc to na pewno nie jest moja powtórka. Aha. Chociaż... Nie, ale to rozkmina! Serio, to auto jest podobne mega do twojego. Serio, to auto jest mega podobne. Dobra, to już się skończył replay z tego, co mi się wydaje. Szczerze mówiąc, to ta powtórka taka strasznie randomowa, tam totalnie nic się nie wiesz co, ja lubię wybierać takie momenty, zresztą to wiesz po ostatnim, że lubię wybierać takie trochę zmieniające story. No dobra, więc tak podsumowując, to tam nie było żadnych takich lotów, gra była bardzo powolna. Ja bym celował gdzieś w gol. Gold 1, dobra, to jest diament 3. Pozdrawiamy widza busu. Akurat, no to spora. A wiesz co? Z tym autem, wiesz co, chciałem zrobić takiego big braina, ale niestety się nie dałeś. Zobaczyłem jakie ty masz auto i odwzorowałem je w tym modzie. Macie na ekranie, dam wam screena, że zrobiłem screena po prostu samochodu Tuniego i sobie odwzorowałem. Myślałem, że może będzie miał mindfucka, że pewnie jakiś słaby moment wybrałem, ale jak widzimy, nie dał się. Ale to by było tak śmieszne, jakbyś to był faktycznie ty. Nie no, chyba aż tak to jest, aż tak źle nie ma. Dobra, pierwsza powtórka przygotowana od Tuniego. No, bardzo tak ładne auto, nie wiem czy edytowałeś, ale bardzo to testowe auto. No, potężny flick. Wkręcana autka. Potężny flick. Ja w ogóle był Chaser flick przy okazji, też tak? Powiem. Dobra, czyli to nie jestem ja. Warto wykluczyć. Nie, no to się zaraz skończy, ja już to czuję. No, czekaj, nie. To się zaraz skończy. Jak mnie to denerwuje, że już się to kończyło! No, ej, ale to i tak taki czekaj, moment. Bo to jest 25 sekund, co to jest za oszustwo? 25 sekund. 25 sekund ten klipek miał. Tuni tutaj nas jedzie po całości, żeby było trudniej. Ja nie wiem jak to się stało, ja dałem normalnie. To już będę strzelał na podstawie tego. Jazer Flick i cały ten playstyle. Powiedziałbym, że to jest minimum diament, ale tam było... Moim zdaniem to będzie jakiś champion, bo było tam mniej chaosu niż na diamencie. Nie chcę strzelać GCK? Ciężkie to jest, ale obstawię, bez przedłużania, obstawię Champion 2. Champion 2, to bardzo blisko. Był to Champion 3 i był to widz Kamilowski. A Kamilowski, kurde, to też tak. Pozdrawiam, bo często na streamy wpada. Dobra, za bardzo nie obraziłem legendarnego widza, ale auto chyba zmienione, bo on takim nie gra, czy nie? No, autka zmienione. No, biały Octane taktycznie dołożony, żeby na burżuja widz wyszedł. Dobra, drugi replay dla Tuniego. Dobra, ja tutaj... Widzę, że tutaj za Arielem wystartował w ogóle jakieś takie zamieszanie. Ja tutaj też nic nie sugeruję, ale 35 sekund versus 25 sekund klipa Tuniego, tutaj ale się nagrywamy. Ale później też to 35-sekundowe, to nie jest dobra, tak, dobra, żartuję widzowie, żartuję oczywiście. Dobra, okay. Ja ci tutaj nie przeszkadzam, skup się na oglądaniu. Okej, okay, dużo misów, w ogóle jakaś taka ta gra bez żadnych podań, bez żadnej takiej dynamicznej akcji.
tutaj jakieś demo, ale taki mocno chaos bym powiedział. I gol tutaj trochę też randomowy taki. Ale tutaj już przynajmniej widać, że tutaj była jakaś gra w powietrzu, jakieś tam aeriale były, jakieś też tam próby takiej dynamicznej bardziej gierki, gdzieś tam jakieś flipy. Myślę, że to gdzieś będzie Diament 1. Diament 1, tak? Tak. Dobra, widzowie, zostawiajcie łapkę w górę, bo Edek został pranksterem. To jest twój replay z Rankeda. Mój replay z Rankeda? Niemożliwe. Tak, no. Mogę ci potem podesłać z bezmienionego auta. Właśnie z tego replaya wziąłem tamto auto, co było w pierwszym. Poważnie. Ale nie, idealnie. Nie powiedziałbym, że to jest jakiś champion, Grand Champion 2, przepraszam. Grand Champion 2, dokładnie, z tej ale rangi to było wzięte. Ale skąd mi się to kojarzyło? Skąd mi się kojarzyły te zagrania? Właśnie ja zmieniłem na takie randomowe auto, żeby od razu odrzucić, bo w tym item modzie można nawet zmienić z Octane'a na właśnie Reapera, czy cokolwiek chcecie. I ustawiłem Reapera, który wygląda tak w miarę jako tako przyzwoicie, właśnie na no, takie typowe auto do Diamenta. I udało się. Czekaj, co powiedziałeś? Diament 1. Powiedziałem. 6 to będzie GC1, to 7 punktów. Wybranie odpowiedniego momentu sprawi, że wszystko wygląda inaczej. A wiecie, co jest najciekawsze? Że po ostatnim filmie właśnie gadałem z Tunim o tym, że byłem tak na siebie zły, że nie wpadłem na to, żeby podesłać Tuniemu swoją powtórkę. I się spodziewałem, że się teraz będzie spodziewał, że to zrobię. Dlatego takie zagrywki ze zmianami wszystkiego wleciały. A ja się spodziewałem, ale nie sądziłem, że to jest moja powtórka. Ja w ogóle się zastanawiałem przez chwilę, czy to nie jest powtórka, którą też mi widz wysłał. Nie no, idealnie wyszło. Dobra, lecimy dalej, bo będzie 30-minutowy film. Dobra, pierwsze co mi się rzuciło w oczy to ziomek, co ma chat off, left goes. To no. Sugeruje, że to będzie co najmniej chyba champion, bo chyba od tej rangi się zaczyna coś takiego jak, że lewy jedzie do piły. Chyba nie ma takiego wyznacznika. Nie, no wydaje mi się, coś... że na niższej randze to tak by nie robili. Chociaż gameplay tutaj nie porywa. Cokolwiek zadziała, to można spekulować. Podanie na lewo było. Auto jest całkowicie zrobione randomowe. I to tyle? No i to kurde. Tyle, jeszcze bramka na koniec. Ja cię skręcę, przecież to nic nie było widać. Nie, no znowu będę musiał strzelić jakiś randomowy champion. Chociaż to najgorsze w tych klipach jest to, że to może być jak najbardziej grand champion, bo tam po prostu taki moment wybrany. Nie no, czekaj, w poprzednim strzeliłem C2. Kurde, mam wrażenie, że chciałeś zrobić, żeby to wyglądało gorzej niż pierwsze, no, dawaj, a że to dawaj. Będzie wyższe. Dobra, strzelę C3. No znowu jeden rangor, to akurat było C2 tym razem. Tak? I to był Witzkekis. O, no to pozdrawiamy. No, dobra. Teraz zostawiam ci ciszę całkowitą i sobie komentuj. Widzę, że w ogóle tutaj o wiele wolniejsza gra, to wygląda już totalnie jak jakiś niższy poziom. To na pewno są gracze początkujący, jakieś double commity, tutaj nimisy, tutaj nietrafiony strzał i też widzę, że nie ma żadnych aeriali. Jak więc tu jest piękny. Tutaj od ściany dopiero wylot. Ale to też nie wiadomo co. Tutaj w ogóle jakie zagranie takie niespodziewane i mamy gola. I to tyle. Ale szczerze mówiąc, to raczej tutaj bym obstawiał Silvera 3. Wiesz co, bardzo w sumie blisko. Najbliższy strzał, bo to było złoto 2. I tutaj pozdrawiamy Rudego, porządnego widza. Dobra. Replay numer 3, od razu gol. O, wycięty replay. Wycięty profesjonalnie, replay. Dynamicznie. No. Nie no, znowu to jest coś... Co najmniej na diamencie będę strzelał. Co najmniej na diamencie. Dobra. Co to może być? Goku Black. Nie wiem, na nikim może nie będę zwracał uwagi. Ciężko powiedzieć. Dwie bramki już tutaj padły. No, dwie bramki. No to mój właśnie dynamiczne takie momenty. To trochę łatwiej ci myślę dałem niż ty mi. Ciężko powiedzieć. Kurde. Nie wiem, mam wrażenie, że to będzie nieco niższa ranga niż poprzednie. Dobra, bez przedłużania, Diament 3. Diament 3, idealnie. Tak? Widz to jest Marcinex. Marcinex, pozdrawiamy. Ej, naprawdę, jestem dobry w to strzelanie. No chyba to musisz być jakimś zawodowym... Jestem smurfem w strzelaniu. Musisz być jakimś zawodowym zgadywaczem rang. Ale nie no, tak już całkiem teraz na poważnie, to seria, taka droga do Grand Championa wiele uświadamia człowieka, jak sobie zagra na tej każdej randze, to wiele do zrozumienia, czego się może spodziewać na jakiej randze, więc tutaj mam no sporą przewagę na start. Ale jak to mówią, nigdy nie ma równo, czy coś. Dobra, tutaj masz replayek, piękny. O, tutaj widzę od razu, że był miss, chociaż ciężko powiedzieć, bo widać całej sytuacji, jak o tym miała miejsce, także... Mogła być taka ciężka piłka. A tutaj widzę, że tutaj jakieś te dribblingi są. Tutaj jakieś próby strzału, backflip taktyczny.
Okej. Okay. Bumpowanie też taktyczne. Takie mieszane uczucia w sobie mam. Bumpowanie to wiadomo, najlepsi gracze na świecie robią. Pozdrawiamy tutaj Virtuoso, pozdrawiamy Turbo Pulse. W sumie Turbo Pulse chyba nie gra pod bumpy, ale to tyle. Też nic się nie stało tak naprawdę. No wiesz, Rocket to gra błędów, a tutaj ich za wiele nie było, więc to też może być podpowiedź. Ten dribbling jedynie mi tak w sumie przypomina to, co ja kiedyś doświadczyłem po prostu grając tam, klimbując rangę w Rocket League, że taki dribbling nieco bardziej zaawansowany jest i myślę, że to był Diament 1. Grand Champion 1, ale tutaj jest naczelny hater. Naczelny hater widzów, pozdrawiamy Ushibari. Jak coś to niespecjalnie, po prostu się nie zna. Okej, dobra, co ja tu mogę skomentować? Wanvi, czy style, co tam był, co to jest za nickname? Dobra, czekajcie, bo się zagapiłem. Dobra, ten nie patrzysz na niego nickname'u. Ten co nicki ogląda zamiast patrzeć na grę. Nie, no bo są wciągający czasami, ale tutaj, no nie wiem. Tutaj strasznie ambitne próby wszystkich graczy, ale nie wszystko wychodzi. Tutaj tilt gracza, widz już pewnie wyzywał jakiegoś randoma. Takie szlyczki to od razu powiedz. Fake kickoff. Nie, no co to może być? Czekaj, to będzie znowu co najmniej champion. Nie, no to będzie, kurde, tylko to jest takie, wszystkie rangi po kolei dawałeś. Był chyba Diament 3, był GC2, był GC3, nie, C2 i C3. To wstawię teraz C1, żeby się uzupełniło. No to teraz dosyć daleko, bo był to Grand Champion 1, widz czeku. A, kurde, ale to, no ciężko, ciężko. Dobra, to 3 punkty na moje konto wpływają. Jak się tłumaczy. W sensie, w tych czasach nie ma słabych graczy w gierce, niestety. No nie, wszyscy widzowie wiadomo, że są bardzo umiejętni. No nie, no w sensie tutaj naprawdę bardzo fajne latanie było, ale myślałem, że to na zasadzie na bejta, bo diamenty już wiem, że niektórzy grają freestyle only. Dobra, strzelaj. Dobra, tutaj widzę, że gol od razu będzie, okej. Okay. Taktycznie nie wycięto w ogóle, no powtórkę. Ale przynajmniej czas jest dłuższy replaya, więc nie narzekaj. Oddało w naturze. Okej, okay, tutaj w ogóle kickoff nietrafiony. Tutaj jakieś próby lotu, ale też jakieś takie nieudane. Widać, że tutaj gracze próbują, ale chyba nie za bardzo o to wychodzi. Próbują, ale nie za bardzo. Czyli taki syndrom Golda bym powiedział. Ewentualnie platyny. Też ciężko też powiedzieć. Jeszcze zobaczymy. Teraz wylot. Grupowy. Ale mocno opóźniony. Mocno opóźniony też. Triple commit to jeszcze z wylotu bramka. Na pewno nie było dynamicznie, ale było dużo aeriali, co świadczy o tym, że ci gracze nie są tacy doświadczeni i bardziej to chyba jest na zasadzie jak siądzie, to siądzie. Myślę, że to była platyna 1. Platyna 3, czyli jak widzimy, to nie tutaj się rozgrzał z każdym replayem. Z każdym replayem chyba coraz bliżej. Jakby jeszcze ich trochę było, tutaj to nie poznaje już sekrety, tajniki każdej rangi. No może gdyby było 50 powtórek, to byłby 50 remis. 50 powtórek. No, czekaj, to 2 punkty tylko za to coś. Ja to potem podliczę w montażu, bo już chyba nikt nie pamięta. Okej, okay, tak jak już przed chwilą to powiedziałem poza nagrywkami, to jest auto bardzo przypominającego Tuniego. No i nawet taki pinch mocno. Nawet kiko taki w stylu Tuniego. Coś, nie no, czy drugi raz byś dał? Nie no, kurde, to jest taki podwójny mind game, że to nie mógł zrobić albo auto jakiegoś widza na swój, żeby myślał, że to jest Tuni, albo zostawił swoje auto, wiedząc, że wszystko inne edytował i na zasadzie, że pomyślę, że to nie jest Tuni, że to jest... Co? Tak opowiadałem, że nic nie obserwowałem! Nie wierzę, skupiłem się na gadaniu! Nie wierzę, że się skupiłem na gadaniu i przez to prawie nic nie zaobserwowałem. Całą powtórkę analizowałeś, czy to może być moja powtórka? Nie, no bez kitu! Ale mnie to przechwyciło całkowicie. Dobra, ale mam wrażenie, że to może być faktycznie taka podwójna psychologia, że dałeś mi swój replay, bo to był gameplay na poziomie też, myślę, przynajmniej czempiona, wiadomo, że tutaj się tak ciężko ocenia. Mógł być to Grand Champion i myślę, że mogłeś zrobić coś takiego, że zostawiłeś swoje auto z myślą, że pomyślę, że mnie bejtujesz. Ale ja obstawię, że to jesteś ty. Dobra, to obstawię, że to jest poziom... Dobra, GC2. Gdzie może być Tuni? GC2, to spory przestrzał, bo był to Diament 3. Tak? Diament 3 i widz to jest Wojtyla. Wojtyla? No kurde. A ty to auto edytowałeś? Czy widz miał po prostu takie? Nie, tak akurat miał widz takie auto.
No nie wierzę. Ale w ogóle chciałem zauważyć, że to właśnie był bardzo podobny design do mojego. I też była taka sytuacja pinchowa, gdzie ja no, często właśnie raz, że kojarzę bramki. Właśnie twojego pincha. Dwa, że robił tam speed flipa. Tam wiadomo, że trochę nie w punkt wcelował, ale kurde, wyglądało mi to na coś, co mogło być lepsze. W sensie, co mogło być na wyższej randze. Dobra, generalnie zaraz to podsumujemy. Na ekranie pewnie macie już wynik ostateczny. Jak widzicie, tutaj dwa ostatnie replaye mnie już trochę załatwiły. Ale naprawdę, tutaj miałem takiego mindfucka, że to z jednej strony myślałem, czy to nie jest po prostu, że tu nie wybrał replay, co wygląda jak jego auto, czy mnie nie baituje, że to jest on, a z drugiej strony, czy to nie jest podwójna psychologia, że zostawił swoje auto, żebym pomyślał, że to nie jest on, ale dobra. No to było 500 takie zagranie. No to było totalnie. Zresztą cały replay, zamiast się skupić na gameplayu, to się skupiłem na tym, czy to jesteś ty. To już tego nawet nie będę komentował, że tak było, ale dobra. Odcinek moim zdaniem wyszedł bardzo fajnie. Tutaj była też ukryta pewien smaczek, kto nie oceniał swój replay, co jest zawsze bardzo fajne. Ja przypomnę, że macie też do obejrzenia, jak ktoś jeszcze tego nie zrobił, odcinek numer 1, który już chyba ponad miesiąc temu wyleciał na kanale Tuniego. Też tak tam zgadywaliśmy rangi widzów. No i co? Myślę, że bez przedłużania. Dajcie znać, czy chcecie ewentualnie jeszcze w przyszłości tego typu odcinek. Ja już nie będę przedłużał. Tutaj jeszcze raz dziękuję Tuniemu za wzięcie udziału, za wpadnięcie. Nie, to ja dziękuję. O, dobra. Nie, to ja dziękuję. Nie, to ja dziękuję. Dobra, to wszyscy dziękujemy i nie przedłużamy. Elo, elo. Cięka.